Dan, 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 dan. To jeszcze nie koniec castingów do Music Race. No na pewno widzowie się wzruszą. Jest to film, który właściwie nie jest komedią romantyczną, ani nie jest komedią, ani nie jest też dramatem. Może jest jakąś taką rodzajem nowoczesnej, świetnie sfilmowanej tragikomedii. Myślę, że na pewno Państwo, jak pójdziecie do kina, usłyszycie i zobaczycie fenomenalną Kasię Sawczuk, która śpiewa porywająco. Zobaczycie fragmenty takiego show biznesiku, że tak powiem, polskiego. Ja myślę, że warto przyjść do kina, zobaczyć Ulę Dudziak jako jurorkę, Maćka Zakościelnego. Naprawdę myślę, że odpoczniecie. No, mimo, że się trochę tam powzruszacie, to odpoczniecie. No. No, wydaje mi się, że ta postać zrobiona przez Kasię, zagrana przez Kasię Sawczuk jest bardzo silna, bardzo fajna, bardzo barwna i taka wielowymiarowa i jak na taką młodą osobę ona sobie, uważam, wyśmienicie z tym poradziła. A nie byłem gotowy na popularność, na to wszystko. Ty też jeszcze nie jesteś, ale być może musisz się o tym przekonać sama. Czytając scenariusz od razu wiedziałam, że moja Małgosia, moja postać jest odpowiedzialna właśnie, wiesz, za, że ona jest kontrapunktem do tego kolorowego blichtru, tego show biznesu, tego świata, jakby tego programu telewizyjnego i że ja też mocno muszę walczyć o jakąś taką prawdziwość też, wiesz, że jakby jest ten dom, jest jakby to, gdzie ta ostra, wiesz, jakby skąd ta ostra wyrosła, jakby skąd też jakby bierze w niej ta emocja i taka, wiesz, jakby siła do jakby brnięcia po swoje, więc no też dosyć mocno walczyłam o swoją postać w tym. Znaczy Ewa to jest... Może nie pisząc ją, ponieważ jestem członkinią zespołu scenariuszowego, pisząc ją nie miałam na myśli jakichś osób, które znam z show biznesu. Bardziej myślałam sobie o tym, kogo chciałabym zagrać, ponieważ marzyłam od początku, żeby zagrać Ewę Dykty, ale nie było to oczywiste. Musiałam przejść casting, tak jak cała reszta obsady. No może nie wszyscy, niektórzy mieli dedykowane role, ja nie. Ale na etapie pisania faktycznie bardzo dbałam o to, żeby to była postać, która różni się od tych postaci, które miałam do tej pory okazję zagrać, w związku z czym jest bezczelna, jest wredna, nie zawaha się przed niczym, żeby osiągnąć swój cel i robi wszystko pod publiczkę. I to mi się w niej podoba, jest po prostu wcieleniem współczesnego zła, które jednak nie jest aż takie złe, jakby się mogło wydawać, ponieważ tak naprawdę nic nie może. Jest żałosna, jest straszna, nie znoszę jej, ale grało mi się ją wspaniale. Tak, widziałam po raz pierwszy i muszę panu powiedzieć, że z takim bijącym sercem tutaj szłam, bo naprawdę nie wiedziałam, czego się spodziewać. Nie miałam zielonego pojęcia, bo tak, wiadomo, nagrywanie poszczególnych sekwencji, krótko, znaczy długo, ale krótkie i tak nie wiedziałam, no, to znaczy znałam treść filmu, ale co się tam naprawdę dzieje, jaka kolejność, co, kto i tak dalej, nie wiedziałam. I muszę panu powiedzieć, że jestem zachwycona i polecam ten film. Trzeba go zobaczyć, bo to jest 2 godziny przeżycia i łzy, i śmiech. Co wy macie w głowach? Przecież ona jest świetna! Tak, 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 tak! Myślę, że wielu różnych emocji, bo jest to historia, tak jak powiedziałam, która jest dedykowana odbiorcom w różnym wieku, ale też to jest ciekawa pozycja dla osób, które wiążą swoją przyszłość ze światem artystycznym i ta sława, ten rodzaj walki, jaką trzeba podjąć o siebie w tym świecie, jest pokazany z perspektywy jurorów, z perspektywy rodziny, z perspektywy partnerów, więc wydaje mi się, że to jest ciekawy temat do dyskusji i wydaje mi się, że bardzo porządnie zekranizowany.